doroczne, tradycyjne święto planów gminne dożynki na terenie gminy Strzyżewice. Pragnąłbym w imieniu Rady Gminy Strzyżewice oraz Zarządu Gminy najserdeczniej powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Wszystkich miejscowych i wszystkich pozamiejscowych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Chciałbym na początek również wyrazić podziękowanie wszystkim rolnikom z naszej gminy za ich trudną i pełną poświęcenia pracę. Proszę serdecznie przybyłych na naszą uroczystość dostojnych i czcigodnych księży o rozpoczęcie nabożeństwa. Pozostańcie z nimi. Posłuszni poleceniom Chrystusa przybyliśmy na zaproszenie organizatorów dożynek gminnych tutaj na ten stadion w Piotrowicach. Łączą się tutaj trzy parafie: Kiełczewice, Bystrzyca Stara i Żabia Wola. Chociaż są wspólnoty parafialne, ale wiemy, że tworzymy tę większą wspólnotę dzieci Bożych. Trzy parafie łączy się razem, bo jesteśmy przecież jednym Kościołem Chrystusowym. Naszym Ojcem jest Bóg. Zbieramy się tutaj, aby dziękować Bogu. Dziękujcie Bogu, ducha nie gaście, mówi Pismo Święte. Gromadzimy się tutaj, aby radosnym sercem śpiewać Bogu dziękczynienie za tegoroczne zbiory. Jesteśmy nie podzieleni, ale zjednoczeni, bo ogromna większość mieszkańców tego terenu to wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego. Jako jedna rodzina dzieci Bożych dziękujmy Bogu za Jego łaski, jakich nam udziela. Dziękujmy za opiekę, za zdrowie, pomoc i prośmy o dalszą pomoc, o dalsze błogosławieństwo w życiu, w pracy, dzieciom, młodzieży, w nauce. Żeby nasze modlitwy zostały wysłuchane przez Boga, przeprośmy Go za nasze grzechy. I te wieńce, ten chleb, dzisiaj tutaj przyniesione, one są tego znakiem, wyrazem, symbolem. Liturgia święta dzisiejszej niedzieli, którą to dziękczynienie czynimy przed Bogiem, przypomina nam wszystkim, że człowiek przez chrzest święty wchodzi do społeczności, do wspólnoty Kościoła. Staje się człowiekiem tej społeczności.
która przyjmuje objawienie Boże dopełnione ofiarą krzyża Jezusa Chrystusa. Mocą Jezusa Chrystusa ochrzczeni zostaliśmy włączeni i mamy udział w tej wspólnocie, w tej rodzinie, której na imię Kościół. I Chrystus, który nas przyjął w czasie chrztu do swojego Kościoła, włączył nas, równocześnie nas zobowiązał i ciągle zobowiązuje do tej odpowiedzialności za tą rodzinę, za wspólnotę Kościoła, której jesteśmy cząstką. Do odpowiedzialności świadomej, odpowiedzialności nieukrywanej, lecz odważnej, zdecydowanej i zaangażowanej. I o tym dzisiaj, w tych czasach, trzeba mówić bardzo głośno. Może być to prawda niepopularna dla wielu, ale trzeba się opowiedzieć, kim jestem. Bo Polska, ojczyzna nasza, takich ludzi zdecydowanych dzisiaj potrzebuje, bo dosyć już mamy tego niezdecydowania od blisko 50 lat. Dziś w tych czasach powszechnego zamętu, powszechnego chaosu, rozbieżności poglądów, bardzo istotnym jest, aby na nowo, w świetle nie innym, ale w świetle Ewangelii, każdy ochrzczony odnalazł siebie. I to wielkie i tak bardzo ważne zadanie w trosce o człowieka podjął Kościół w Polsce poprzez odbywający się trwający synod plenarny. Często słyszymy: nowa ewangelizacja to właśnie odnalezienie siebie w świetle Ewangelii Chrystusowej, niewinnym. Odpowiedzialność za Kościół, który przecież my ochrzczeni stanowimy, to nie tylko, jak dzisiaj chcieliby niektórzy mówić, to nie tylko zadanie nauczycielskiego urzędu Kościoła, a więc papieża, biskupów i kapłanów, ale to zadanie każdego ochrzczonego, a więc całej wspólnoty, całej rodziny ochrzczonych, Kościoła. Drodzy, pomyślmy o tej rodzinie naszej ludzkiej, ojciec, matka i dzieci. Cóż by to był za ojciec, gdyby nie myślał, biorąc swoją pensję, czy to, co wypracowuje w swoim gospodarstwie, gdyby nie myślał o swojej żonie, o dzieciach i mówił: co wy mnie obchodzicie, ja mam swoje życie. To samo przenieśmy do tej większej wspólnoty Kościoła, do której należymy. I dlatego trzeba to głęboko sobie uświadomić, uświadomić tę odpowiedzialność. Drodzy, podczas tej codziennej, zwykłej, szarej pracy, tego trudu, nie tylko jest nam potrzebny, choć bardzo, ale nie tylko ten chleb, który urósł na tej naszej polskiej ziemi, który zebraliśmy. Jest nam również potrzebny, drodzy, ten chleb żywota, którym jest sam Chrystus. Ja jestem chlebem żywym. Kto ten chleb pożywa, pragnął nie będzie. Chleb żywota jest nam potrzebny. Chrystus żywy i prawdziwy jest obecny. Szczególnie jest obecny pośród nas w Eucharystii i w tej, którą sprawujemy teraz, w duchu podziękowania. Jest obecny poprzez ten owoc ludzkiej pracy, chleb i wino. Dlatego wołajmy
Wołajmy do Boga, by nikomu tego chleba nie zabrakło, tego chleba żywota i tego chleba w trudzie na ziemi naszej wypracowanego, zebranego z pola. I wołajmy i prośmy, aby ten chleb otoczony był zawsze i otaczany najgłębszym szacunkiem. I żeby szanowana była od początku do końca konsekwentnie praca każdego polskiego rolnika. Kościół w Polsce zawsze. Wystarczy tylko spojrzeć wstecz. Zawsze z wielką troską mówi i myśli o polskiej wsi, o pracy rolników polskich. To polscy rolnicy byli tymi, którzy na swoich sztandarach nieśli piękne hasła i niosą, żywią i bronią. Tak, polscy rolnicy, to oni pracują na roli, aby zapewnić chleb nie tylko sobie, ale całemu narodowi, o czym dzisiaj wielu chce zapomnieć, nie pamiętać w Polsce. To oni zapewniają chleb całemu narodowi i nie można ich zostawiać na szarym końcu, bo on nie ma czasu się buntować, bo on nie może, bo sumienie mu nie pozwala zostawić zboża na polu. Trzeba go uszanować. Jednak nie zawsze trud polskiego rolnika nie zawsze był doceniany i nie zawsze, drodzy, był szanowany. My wszyscy o tym doskonale wiemy. A przecież ile trzeba włożyć pracy, ile trudu, wysiłku, aby z nowego ziarna upiec w piecu chleb. To tak łatwo kupić w sklepie, kiedy jest go dosyć. Tak łatwo go ukroić, zjeść, resztę do pojemnika, które w mieście są przepełnione chlebem, a mówi się, że jest kryzys, wyrzucić. Tak łatwo. I chyba dlatego, że jeszcze niszczy się tyle polskiego chleba, nie ceni się pracy rolnika. A tyle krzyku, że są głodni i umierający. Proszę, jesteście w mieście, czasem się pofatygować i tak przejść koło tych pojemników, zobaczyć, ile tam jest jedzenia, a najwięcej chleba. Jan Paweł II, papież, w encyklice o pracy ludzkiej bardzo mocno podkreśla, bardzo wyraźnie akcentuje znaczenie pracy, każdej pracy, ale nade wszystko wskazuje Ojciec Święty na pracę, na roli, na rolnika. I mówi między innymi, należy głosić i popierać godność każdej pracy, a zwłaszcza pracy rolnika. Ważna jest umiejętność zbierania tego, co urosło, drodzy, ale ważniejsze jest jeszcze, ważniejsza jest umiejętność dziękowania za to, co urosło i co się zebrało. My za mało dziękujemy. Nie wiem, czy nie chcemy, czy nie potrafimy, czy po prostu nie myślimy o tym. Można być rolnikiem z powołania i czuć piękno ziemi polskiej, która zwie się karmicielką. Ale można być też i innym rolnikiem. Znam rolników, którzy naprawdę kochają ziemię polską, którą uprawiają jak swoją matkę rodzoną. Zanim zapuszczą pług w ziemię, jeszcze dzisiaj klękają
witają tę ziemię, kreśląc znak krzyża i całując ją. Polscy rolnicy jeszcze dzisiaj to czynią. Wiele jeszcze spośród nich żyje. Gdy wkładały chleb do pieca, kreśliły na nim znak krzyża świętego. W wielu naszych rodzinach po dzień dzisiejszy zachował się ten wielki szacunek dla chleba, gdy matka, czy ojciec, czy ktoś inny bierze bochenek i ma go pokroić, kreśli znak krzyża świętego. A starsze pokolenie doskonale pamięta, gdy okruszyna chleba spadła na ziemię, podnosiliśmy z tej ziemi i całowaliśmy ten okruch chleba. A dzisiaj wyrzuca się do śmietnika. Drodzy, cała nasza polska literatura tyle mówi o ziemi polskiej, tyle mówi o tym szacunku dla polskiego rolnika. Kruszynę chleba podnosimy z ziemi przez uszanowanie, pisał Cyprian Norwid. Czego chcesz, Panie, za Twe hojne dary? Modlił się Jan Kochanowski. Rejmont, w chłopach dobrze nam znanych, tyle szacunku jest ukazał dla ziemi i dla pracy rolniczej. Cała twórczość Mickiewicza jest przesiąknięta szacunkiem do tej rolniczej pracy. A Maria Konopnicka prosiła Boga na pracę ducha i na trud, na posiew dobra i na plon. Błogosław, Panie, wierny lud. A święty brat Albert Chmielowski, również nam znany, tak wołał ustawicznie, aby każdy człowiek był dobry jak chleb. A Jan Paweł II, syn tej ziemi, na której stoimy, naszej, polskiej, jej dziedzictwo ceni sobie najbardziej i często to wyraża w swoich przemówieniach. Często mówi o rolnikach i o ich mozole. A ile razy przemawiał do polskich rolników sługa Boży, wielki prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński. W jego słowach zawsze wyrażała się miłość i troska o polskiego rolnika. Gdy wołał kiedyś, aby nasze życie było błogosławione, aby wasz wielki trud rolniczy można było nazwać błogosławionym owocem waszego życia. Czasy współczesne, nasze czasy, nie są dla rolnictwa najlepsze. Trzeba powiedzieć, są bardzo trudne. Potrzebują one dzisiaj ludzi ofiarnych, kochających polską ziemię, szanujących chleb. Polska wieś współczesna przeżywa wielorakie trudności, problemy, różne kryzysy i ten najgorszy. Przeżywa polska wieś kryzys moralny. Myślę, że jesteśmy tego świadomi. Kryzys moralny. Toła, pisał niegdyś Kochanowski. Cóż nam współczesnym zostało z tej prawdy o ludziach, o ziemi, o tej rolniczej pracy dzisiaj? Cóż nam zostało z tej wsi spokojnej, z wsi wesołej? Przez długie lata wieś, nasza Polska i polskie rolnictwo były marnowane, niszczone i niedowartościowane niemalże do po czasy nasze.
pokolenie starsze i średnie pamięta. Bo myślę, że mamy dosyć tej pamięci. Stalinowski reżim spowodował masowe opuszczenie wsi, ucieczka młodych od ziemi do miasta. Pozostały tylko w spadku najrozmaitsze zaniedbania, ogromne odłogi ziemi leżącej pięknej, nieuprawiane, pozostała pustka moralna. Młodzieży polskiej ten system, o którym wspominam, zapewnił tylko budki z piwem. Co krok dzisiaj na polskiej ziemi z alkoholem. Młodzieży polskiej i nam ogołocił serca i umysły nasze z ambicji, z ideałów. Zaplątał w głowach i sercach. Czy my jesteśmy tego świadomi? Kochani, polski rolnik. Większość nas urodziło się na wsi i wychowało. Polski rolnik próbował. Nieraz resztko sił. Ciągle próbował i próbuje podźwignąć się. Wyjść z tej gmatwaniny, z tego ciężaru. Ale czy mu pozwolono? Czy mu dano możliwości, żeby się podźwignąć w tamtym czasie? Bo trzeba sięgać do korzeni. Chciał się podźwignąć, ale gdy on musiał w czasie tych obowiązkowych dostaw ostatnio krople dziecku od ust odjąć i do mleczarni odstawić, niemalże za bezcen zboże czy żywiec, czy mu pozwolono, za wszelką cenę starano się niszczyć polskiego rolnika. I kochani, tam tkwi korzeń najgłębszy dzisiejszego trudu rolniczego i każdego innego. Tam tkwi, tam się zaczęło zniszczenie. I kto myśli inaczej, myślę, że nie bardzo posuwa się w tym myśleniu. Dlatego to wszystko rozważając przy tym ołtarzu w dniu dziękczynienia, niech nas skłania nie do marazmu, nie tylko do narzekania i wyczekiwania, ale niech nas pobudza do działania w rozwiązywaniu wspólnym, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni tych wszystkich problemów, problemów wsi polskiej. I o tych rozwiązaniach problemów wsi polskiej wołał Jan Paweł II jeszcze jako kardynał krakowski i bardzo mocno, poszerzając tę wypowiedź, wołał podczas ostatniej pielgrzymki w ojczyźnie. Wołał, drodzy, i mówił tak: nie mogę milczeć, nawet gdybym nie był Polakiem. Niechże polskie rolnictwo wyjdzie z wielorakiego zagrożenia. I niech polskie rolnictwo przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. To są słowa Jana Pawła II. Bracia i siostry, jest w Polsce trochę ludzi, wiele, którzy to wezwanie podjęli. Ale jak obserwuję, to papieskie wezwanie podjęli tak stanowczo i zdecydowanie ci, którzy jawią się przed nami obecnie, w tym ważnym czasie dla naszej narodowej historii, jako to ugrupowanie katolickie Ojczyzna. Warto się zastanowić nad tym. Wiele nas czeka pracy w Polsce, wysiłku, trudu, poświęcenia, aby wieś polska na nowo została odrodzona. Dlatego dziś tutaj, na tym miejscu, zgromadziliśmy się, by się modlić.
Ta nasza modlitwa do Boga wyraża się modlitwą dziękczynienia. Módlmy się, aby, drodzy, ta piękna nasza polska urodzajna ziemia nigdy już nie była ziemią pohańbienia, ale żeby była ziemią błogosławieństwa. O to Boga prosił. Dla człowieka, dla jego pracy, dla rolnika, dla robotnika i dla wszystkich. Niech ten polski zagon stanie się i staje się ustawicznie nieustannym dziękczynieniem Stwórcy. Zadbajmy o Polskę. Zadbajmy o naszą ojczyznę, o naszą polską ziemię. Zadbajmy wszyscy wspólnie o polskiego rolnika, robotnika, o polską młodzież, dzieci, o wszystkich. Zadbajmy, drodzy. I ta nasza troska, niech ona wyrazi się. Mamy doskonałą okazję, niedługo. Niech ona się wyrazi, jak Ojciec Święty powiedział niedawno do biskupów polskich, w spełnieniu tego świętego obowiązku oddania swoich głosów. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Amen. Wyzłożą bochen chleba, prosimy księdza kanonika proboszcza z Kielcewic o poświęcenia, o poświęcenie tego chleba i tych wieńców dożnych ognia. Z wdzięcznością przynosimy dzisiaj te wieńce, ten chleb, owoc ludzkiej pracy, aby Bogu przez pośrednictwo Matki Najświętszej podziękować. Pan z wami. Módlmy się. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie te wieńce, ten chleb, owoce ludzkiej pracy. Zachowaj to wszystko od zniszczenia, aby radowało oczy, przynosiło jak najobfitszy plon i mogło służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. Gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Mości gospodarzu, w imieniu rolników całej gminy przynosimy ten bochen chleba i przekazujemy w Twoje ręce i mamy nadzieję, że będzie dzielony sprawiedliwie, mądrze, żeby nikomu nie zabrakło na stole i patrząc w przyszłość z nadzieją, że władze naszej gminy dołożą wszelkich starań, aby rolnicy mogli ze spokojem patrzeć w przyszłość i aby ten przyszły bochen chleba był dorodniejszy jeszcze.
Dziękuję za chleb. Dziękuję za piękne wieńce, które przynieśliście dzisiaj. Zapewniam, że ten świeżo upieczony chleb z tegorocznych zbiorów będę dzielił równo i sprawiedliwie. Tak, żeby nie zabrakło go na naszych stołach. Także dopóki mi sił i zdrowia wystarczy, będę zawsze bronił naszej wsi, naszego rolnictwa, tak jak tu pan starosta powiedział, żeby na przyszłość tego chleba było jeszcze więcej, żebyśmy ten chleb podzielili między siebie i również mogli dać go innym. Za ten chleb, za te wieńce serdeczne Bóg zabrać. Starostowie w osobach pani Teresa Adamczyk, gospodyni z Piotrowic i pana Edwarda Jurka, rolnika z Osbolic, został przekazany na ręce gospodarza dzisiejszej uroczystości, dzisiejszych dożynek, pana wójta Krzysztofa Chmielika, a pan... Następny wieniec z Kierczewic Górnych. Zapraszamy panie z Kajetanówki ze swoim pięknym wieńcem. Maszkorodów zamykają gospodynie z Bystrzycy Starej. Ofiarować Ciebie mam.
Módlcie się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjdzie do nas, napierzchni parę swojego imienia, a także na pożytek nas i całego mistrza świętego. Boże, Ty nam dajesz obfite plony doczesne, uświęć dary zebrane z urodzajnej ziemi wyskładane na dziękczynną ofiarę i oddasz nam swoją łaskę, abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas bawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Panie Przewodniczący Rady Gminy, Starostowie Dożynek, Delegacje Wieńców Dożynkowych, goście zaproszeni i wszyscy Szanowni Państwo zebrani na dzisiejszej uroczystości. Mija 3 lata od momentu, kiedy przez Was, przez społeczność gminną został powołany samorząd terytorialny. 3 lata pracy. Samorząd składający się z wspólnot parafialnych, jak ksiądz wspomniał, z 3 zasadniczych, tworzących pewną całość. Jest czas dzisiaj na krótkie podsumowanie, co przez te 3 lata zostało zrobione. 3 lata pracy wszystkich ludzi, którzy pokazali, że można razem, można ze sobą współpracować. Dzień dzisiejszy jest dziękczynnym dniem za tegoroczne plony, za to, że Pan Bóg pozwolił nam zebrać. Plony, które wypracowane zostały w pocie czoła. Tylko rolnicy wiedzą, jaka to jest praca mozolna i ciężka, jaki to jest trud. Tylko rolnicy wiedzą, jak trzeba pracować, żeby zapracować na chleb. Chciałem w imieniu swoim własnym, zarządu gminy, rady gminy, złożyć serdeczne wyrazy podziękowania, uznania dla wszystkich rolników naszej gminy za trud, za pracę przy zbiorze. Chciałem także podziękować za tą pracę, która w ciągu tych 3 lat została wykonana wspólnie, za
prowadzone budowy wodociągów, szkół, dróg, gazu i innych, za to, że zawsze włączaliście się czynnie, że nie staliście obojętni. Daje to świadectwo tego, że jeżeli się chce, jeżeli jest zaangażowanie, pomimo trudnych czasów, chociaż te czasy zawsze były jakieś trudne, jak sobie przypominamy, to poprzednie kilkudziesięciolecie zawsze były trudności. Ale pomimo tego zmobilizowaliście się i wykonaliście. Za to szczerze chciałem wam podziękować. Jednocześnie z tego miejsca chciałem także przeprosić za to, co w oczekiwaniu waszym nie zostało wykonane. Nie jest zależne nieraz od człowieka to, żeby wszystko było jak najlepiej. Dlatego też tutaj zawsze pomagał nam Pan Bóg. Rozpoczęliśmy po Bożemu i mam nadzieję, że tak dalej będzie. Szczególnie zasługa tu jest ludzi. Wszystkich nie chciałbym wymieniać, ponieważ może kogoś pominę. Są na terenie zakłady, szkoły, różne instytucje, które organizacje, stojące tutaj ochotnicze straże pożarne, które zawsze na każde tutaj wezwanie pomagają. Za to chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować i złożyć wyrazy szacunku i uznania. Chciałem podziękować także za dzisiejszą uroczystość obecnym tutaj prowadzącym liturgię księżom, proboszczom z Kiełczewic, księdzu kanonikowi z Bystrzycy, księdzu kanonikowi, księdzu wikaremu, księdzu z Kiełczewic za pouczające słowo, jakże aktualne dzisiaj. Serdeczne Bóg zapłać i wiele tutaj łask Bożych i błogosławieństwa Matki Najświętszej. Chciałem serdecznie podziękować Scholi, która dzisiaj tutaj nam mszę świętą upiększała. Serdeczne Bóg zapłać. Jest to Schola z Żabiej Woli. Chciałem serdecznie podziękować orkiestrze Dętej z Kraśnika, która także tutaj nam dzisiaj asystowała w uroczystości, przeprosić za te niedogodności, no ale wszystko dobrze, myślę, się skończyło. Serdeczne podziękowania dla starostów Dożynek. Serdeczne podziękowania dla wszystkich delegacji, wieńców, dla dziewczynek, które także tutaj niosły pieczywo. Składam podziękowania dla delegacji ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Chciałem się dołączyć z podziękowaniami dla szczególnie ochotniczej straży pożarnej w Piotrowicach, która zorganizowała to dzisiejszą uroczystość. Podziękowania dla organizatorów Gminnego Domu Kultury w Piotrowicach, dla pracowników, którzy z Urzędu Gminy, którzy także włączyli się do tej uroczystości. Podziękować gospodarzom tego terenu na ręce dyrektora Państwowego Ośrodka w Piotrowicach za udostępnienie nam tutaj tego miejsca. Chciałem podziękować wszystkim delegacjom, jest i delegacja ze szkoły też podstawowej z Kiełczewic i wszystkim innym tutaj delegacjom, gościom, zaproszonym, którzy brali dzisiaj dzisiejsze uroczystości, byli obecni. Jest wuj z Niedźwicy, kościel z dużej, sąsiad, także serdeczne Bóg zapłać za to, że przyszedł. Są inni także zaproszeni, a więc żeby kogoś nie pominąć, jeszcze raz dziękuję. I wam, tutaj obecnym wszystkim przedstawicielom ze wszystkich wiosek, składam serdeczne podziękowania. Była obawa o pogodę,
ale jak widzimy, Bóg dał, że pogoda jest. Widocznie zasłużyliśmy na nie, bo rok temu było bardzo, była burza, także widać poprawy i Bóg łaskawym okiem na nas dzisiaj spojrzał. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, przepraszam. Jeszcze raz dla wszystkich z Pszczelej Woli, także widzę, jest kapela z takim minimalnym składzie, ale jest, także jeszcze raz dziękuję wszystkim tutaj organizatorom, wszystkim tutaj, którzy współpracowali. Chciałem podziękować. Delegację wieńców dożynkowych, starostów chciałem zaprosić tutaj na krótkie spotkanie do Domu Kultury. Potem przy bezpośrednio będzie podzielony ten chleb, a więc prosiłbym starostów, pana przewodniczącego i rogaliki tak, żeby rozdali. No zapomniałem jeszcze o organiście, no zobacz, także organiście, także dziękuję za to, że także dzisiaj taka była trójpodział obsługi, a więc i schola, i organista, i tutaj orkiestra dęta. Bóg zapłać, wszystkiego dobrego, szczęść Boże. My, kapłani, możemy powiedzieć, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co do nas należy. Nie organizowaliśmy dożynek, tylko zostaliśmy zaproszeni, bo ci, którzy organizowali, chyba czytali dzisiejszą Ewangelię, gdzie Chrystus mówi, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A tu zostały zaproszone zasadniczo trzy parafie, które leżą na terenie gminy Szczyżenice. I w większym gronie dziękujemy Bogu, bo uwielbiamy. A więc Bóg zapłać za te wspólne uroczystości, za wspólne modlitwy. Prośmy Boga o błogosławieństwo w dalszej pracy dla nas, dla naszych bliskich. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Bogu niech będą dzięki. Za powagę w czasie mszy świętej. Za chwilę, drodzy Państwo, poczty sztandarowe zostaną odprowadzone.
przez orkiestrę Dęto zostaną poprowadzone porcje sztandarowe i szyk zwarty ochotniczych straży pożarnych. Ja Państwa proszę o chwilę cierpliwości potrzebną nam na techniczne przygotowanie części artystycznej z Kielczewic Górnych, występujący wspólnie z recytatorami Gminno-Zakładowego Ośrodka Kultury. Zespół recytatorek będzie prezentował, proszę Państwa, poezję twórców naszej gminy Strzyżewickiej. Następnie zespół szkolny z Osmoli, ze Szkoły Podstawowej w Osmolicach, zespół taneczny z Wiejskiego Domu Kultury w Borkowiźnie i na zakończenie części artystycznej będziemy podziwiać znany, wspaniały, kolorowy, rozśpiewany zespół APIS, zespół pieśni i tańca z Pszczelej Woli. W międzyczasie zapraszam Państwa do oglądania wystaw, szczególnie rolników zachęcam do obejrzenia wystawy sprzętu. Leszek, no wiecie. Na czele powodu orkiestra Rejna Komendy Ochotniczych Straży Pożarnych w Kraśniku. Proszę Państwa, zapomniałem dodać, że orkiestrę Dęto z Kraśnika strażacką będziemy mogli również podziwiać, słuchać, oglądać i nawet przy niej tańczyć. Z tym, że po części artystycznej zapraszamy na korty. Trony ocalały, zesłał Pan Bóg deszcze. Trony ocalały, jakże się nie cieszyć, nie dziękować Bogu, któż by tak potrafił tej niedoli pomóc, któż by tak potrafił tej niedoli pomóc. Gospodarza ręce wieniec ten składamy, sprawiedliwy podział jemu powierzamy, sprawiedliwy podział jemu powierzamy. A teraz taką skromną ludową piosenkę, kosiarze. Życzymy tym to piosenko powodzenia wszystkim tym, którzy jeszcze kosami kosili tych żniw. Kosiarze stoją, stoją, żyta się boją. Kosiarze stoją, stoją, żyta się boją. Kosiarze, nie stójcie, żyta się nie bójcie. Najlepiej z rana z rosą wziąć żyto kosą. Najlepiej z rana z rosą wziąć żyto kosą. Gdy wiatr zawieje, wieje z liną nadzieję. Gdy wiatr zawieje, najlepiej z rana z rosą wziąć żyto kosą. Najlepiej z rana z rosą wziąć
A teraz jedna z naszych pań opowie nam o naszych mężach, jacy są wspaniali. Tak mówiąc, tu między nami, to tak jest z tymi chłopami. Jak gdzieś wyskoczy i tak se troszkę lepiej popije, och, to dopiero wie, że żyje. Jaki wtedy odważny, jak to się niczego nie boi, a jaki mocny, chociaż ledwo stoi. A jaki hojny, a co to on nie może, a jakim to się czuje wtedy gospodarzem? Zajrzy do obory, a w oczach to mu się tak i dwoi, i troi. To zamiast tych dwóch suchych krowinek widzi, że cztery takie piękne, tłuste stoi. Barbary Paluch pod tytułem Tu jest moje miejsce. Z dala od zgiełku, ulic hałasu, widzie droga do mego lasu. On zauroczył kiedyś mą duszę i trudny wybór dziś podjąć muszę. Nie mogę odejść, lesie, od ciebie. Zapomnę cię chyba w niebie. Ty mnie całą swą ciszą koisz, swym zapachem mnie poisz, odurzasz mnie, upijasz, troski we mnie zabijasz. Chcę rankiem słyszeć słowika, a w nocy krzyk sowy. Nie może być to sen, co znika. O tym nie ma mowy. Chcę stąpać boso po roli, oblewać się potem do woli, patrzeć na morze zbóż, stać blisko, tuż, tuż. Chcę mieć to wszystko w zasięgu ręki. Chcę tu pozostać, z dala od udręki. Leon Karłowicz przed zachodem. Lubię w otwartym siąść oknie, gdy słońca złocista zorza rozciela dywan złocisty na pszczelowolskim ugorze. Cisza się robi wokoło, tylko głos pieśni z daleka rozlega się echem w parku i słońca zachodem lśni rzeka. A mały słowiczek w ogródku przed starym internatem, w gałąź czeremchy spowity, cieszy się życiem i światem. Dzieci dochodzi, bo tu są młodzi. Za dużym liściastym drzewem okulnik ogrodzony i stado świnek umorusanych. W sadzie jest gwarno, to indyk z kurami rajcuje i pies poszczekuje. Z tornistrami na plecach dzieci gromada wypada, ona radości doda. Z alei żwopłotu fiat się wysuwa, rodzina gotowa, by oddać dzięki dla najświętszej panienki. Widz dolnych pod tytułem Rodzice i dzieci. Przeleciały lata, opustoszała chata. A gdzie dzieci gromada? Na miastowych posadach. Ale cieszy się tato, bo przyjadą na lato. Będą wiązać i kosić, nie trzeba SKR-u prosić. Tato, coś ty, człowieku, zrobiły dzieci miny. Kosą kosić w tym wieku? Po co więc są maszyny? Masz hektary, wiek stary. Przecież każdy uwierzy, kombajn ci się należy. A jak nie, ja se z nimi poradzę. Telewizję sprowadzę. Nie ma jak mądra rada. Wreszcie deszcz zaczął padać. Pada, pada już tydzień. Ojcu serce się kraje, dzieci grzyby zbierają.
Wiersz Natalii Węglińskiej z Franciszkowa dla Oleńki. Oj, wesoła ja dziewczyna, wszystko mi się śmieje. Dla mnie kwieci się dolina, dla mnie wietrzyk wieje, dla mnie wschodzą ranne zorze i wieczorne gwiazdki. Dla mnie dałeś wszystko, Boże, i piosenki, i bławatki. A kto do snu mnie kołysał, gdy byłam maleńka? Któż to karmił mnie codziennie, kto mi szył sukienki? Kto? Kto? Wiecie czy nie wiecie? Przecież moja matuleńka, kocham ją nad życie. Moje korzenie, gdzie toczy swe wody Bystrzyca, gdzie szumią stuletnie lipy i pszczeli się okolica. Tutaj są moje korzenie, gdzie szumią chlebne łany, gdzie słyszą śpiew skowronka, gdzie stoi mój dom ukochany. Tutaj są moje korzenie, gdzie stąpał autor spiżowej bramy, gdzie jeden rozdział uczty Baltazara był przez Tadeusza Brezę pisany. Ta ziemia droższa od innych, pachnąca miodem i chlebem, strzegąca przeszłości ojców, o której do końca nie wiem. To ziemia, która nas karmi plonami, które urodzi. Liczę ja zawsze na nią, bo nigdy nie zawodzi. To moja ziemia i moich ojców, to ziemia moich dzieci. Tu słońce mocniej grzeje, tu księżyc jaśniej świeci. Ta ziemia jest także twoją, ta ziemia twojego dziada, co to w Siermiędze chadzał i sercem jej wygadzał. Nosił kapelusz słomiany, len bielił na ugorze, w południe ostrzył kosę, a wszystko to w imię Boże. Ta ziemia milsza od innych, ziemia w Dolinie Bystrzycy. Ta ziemia na ciebie czeka, a także na ciebie liczy. Ucałuj matkę ziemię, strzeż jak źrenicy oka. Ona ci wdzięczną będzie, wzajemnie cię pokocha. Wiersz Ireny.